Ale jakiego ćpuna? Pani Kozłowska. No przecież na tej bajce wychowywały się całe pokolenia. Proszę panią, ja nie będę odpowiadała za uzależnienia całych pokoleń. To jest zwykły ćpun, proszę panią. Aż żółty od tego ćpania w tym lesie leży. Miodek, miodek, miodek. Zawsze jest czas na małe co nieco. Proszę panią, żółte, a dziura do nakłuwania w samym centrumie. I to, proszę panią, bez igły może sadzić taką ma dziurę na brzuchu, proszę panią. A Łukasz ma zabronione wszystko, co związane z narkotykami, o. Z domu wynosi takie mądrości. Ale pani Kozłowska, przecież to jest bajka o wartościach. O przyjaźni, o miłości, o współzawodnictwie. O wartościach, ty! Krzysiu Zoofil dyma pół lasu, a najbardziej kocha naćpanego niedźwiedzia. To są dla pani wartości? Takie wartości pani sobą reprezentuje, to ja panią będę musiała z moim starym zapoznać. Panią, się coś czuję, że się szybko dogadacie. Może lepiej nie. A może Teletubi się też jemu pani pokazywała, mojemu Łukaszowi, co? No ależ oczywiście, no przecież dzieci w tym wieku... Nie powinny dotykać, oglądać, ani tym bardziej oblizywać hemoseksualistów, proszę panią. Jezus Maria, afera była w telewizorze taka, proszę panią, wszystko było do czerwoności rozgrzane, aż mi się obudowa zjarała. Taka było gorąco, tak było gorąco na temat, a pani se nic z tego nie robi? O, nie, 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 nie. Przypominam, że pani jest pedagogiem, a nie to drugie słowo, co się tak samo zaczyna. Chyba, że pani też to, co Goździkowa. Pani też to, co Goździkowa? Słucham? Pani też to, co Goździkowa? Proszę? Pani też to, co Goździkowa? Słucham? Pani głucha, to pani słucha. Pytam, czy pani też to, co Goździkowa? Proszę panią, ja wiem. Ja byłam pod szkołą i ja widziałam, jak tam jeden taki w kapturze stoi i do dzieci mówi eta, 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 daj pięć zeta, będzie eta, daj pięć zeta, będzie eta. Się od razu domyśliłam, że o etopirynę chodzi, bo ja durna nie jestem. O, nie, 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 nie. Proszę panią, już niech panią głowa nie boli, bo już pani Goździkowa nic nie przypomni, proszę panie. Bo dla pani Goździkowa nie żyje. Ja zaraz pójdę do dzielnicowego, to się wszystko wyraźnie. Pani Kozłowska. A muminki? Ale co muminki? Muminki czytała? Ja? A to ja? Kto w tym mieście czytać umie? No, dzieciom pytam, czy czytała muminki. No ależ oczywiście. Oczywiście kręcą panią muminki. Kręcą panią białe kluchy w kapelusza. Uwaga, idzie mumin biały do nocha. Wchodzi, a pani ma duży noch. Cały mumin wejdzie. Pani Kozłowska. Nieproszony. O, mała mi, mała mi, mała pani Kozłowska. A ciekawe, co nosi mamusia muminka w torebce. A to ciekawe. Ja wiem, co ona tam nosi. Mnie to Ryjek z Włóczykija powiedział. Oni tam wszyscy amfetaminę palą. Pani Kozłowska, wie pani co, bo mi tylko tak naprawdę chodziło o to, żeby Łukaszowi wyprać fartuszek, bo na ostatnich zajęciach z plastyki mieli... Szczeznę zaraz, patrz pani jak szczeznę. Szczezłam pani i odkręcam. Wyprać fartuszek, ohoho, i to jeszcze w czym? Uwaga, w proszku. No a w czym? I herbatę pewnie też pani słodzi, co? No pewnie, że słodzę, ale co to ma do rzeczy? Słodzi pani herbatę? Tak. Cukrem, pudrem, przezroczystej torebeczce pani słodzi? Tu se pani wciera, żeby na pewno pyszna była? A może tu se pani wciera? A może jeszcze gdzie indziej? Już niech mi pani nie mówi, gdzie se to pani wciera, bo to jest obrzydliwe. To jest przedszkole imienia pana Kleksa? Tak, pani Kozłowska. I jego dyrektor też pieprza pili z pudełka. Na program Mieszkanie Plus prowadziliśmy program Puszcza Białowieska Minus. Super. Jedziemy. Specjalnie dla państwa, aby polskie rodziny czuły się bezpiecznie w Myszyńcu, odbudujemy wieżę z czasów Kazimierza Wielkiego. Zrobimy to pomimo tego, że ani Kazimierza Wielkiego, ani jego wieży nie było w Myszyńcu. Zrobimy to, żeby wszyscy wiedzieli, że gdyby za rządów Kazimierza Wielkiego rządziło prawo i sprawiedliwość, ta wieża by powstała. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Dziękuję za to pytanie. To bardzo dobre pytanie. Cieszę się, że pan zadał to pytanie. Ja rozumiem to pytanie. Ja rozumiem, że pan zadał to pytanie.
Uważam, że takie pytania powinny się pojawić. Już w tym sezonie rząd Prawa i Sprawiedliwości objął 1 000 000 polskich wczasowiczy programem Słońce Plus i 11 milionów wczasowiczy programem Deszcz Plus. Zrobimy więcej. Cieszmy się, że był to polski, suwerenny deszcz. Z okazji miodobrania życzę wszystkim uprzejmej, suwerennej zabawy. I pogody. I przede wszystkim pogody. Tym, którzy jutro i pojutrze poczują się jak po miodobraniu, nie za dobrze. Powiadam, Polacy, wstańcie z kolan i wstańcie z łóżek. Damy radę. Pogody, pogody.